A więc mamy tu sobie kolejnego autosana z mojej fabryki. Jest to model D633, przyczepa sztywna. Ogólnie jest to składak z D50 i D55. Czym się różni? No w sumie niewiele się różni. Jest to tak naprawdę praktycznie to samo co D50, z tym, że tutaj jak widać jest inny wózek, dokładnie taki sam jak mamy w D55. Oprócz tego koła są zapożyczone z D55. W D50 są tutaj takie wypukłe, dosyć mocne. No i jeszcze jedna jest rzecz, czyli tył, a dokładnie tutaj belka ze światłami i takie osłony metalowe, chlapacze. No i nie ma zaczepu z tyłu, tylko mamy tutaj ręczny, taki śmieszny. No. I w sumie to tyle, no. Nie wiem, w sumie po co to nagrywam, nudzi mi się. Ja chcę po prostu wrócić może do tego YouTube'a, wiecie, nagrywanie jak kiedyś. Chociaż nie skupię się tak jak kiedyś na gameplayach, ale bardziej na właśnie tym, czym się zajmuję, czyli na modelach, na modach. Pokazywanie wam, co aktualnie robię, czy po prostu jak coś modeluję, to jak tę autosankę D83. No, w sumie tyle. Aktualnie jest wysłana na ModHuba, czeka na testy, poczeka sobie jeszcze pewnie z parę dni, ale na pewno mi ją odeślą. Pytacie czemu? A no to mówię czemu, pokazuję. Tutaj powinien być wąż od elektryki, ale mi zniknął jakimś cudem. Gdy usuwałem niepotrzebne węże, usunąłem ten. No trudno, nie zauważyłem tego nawet, dopiero teraz zwróciłem uwagę przy nagrywaniu. No i tutaj takie gówno mi się pojawiło, cholera wie skąd. No także jakieś co najmniej 2 tygodnie zajmą. Co najmniej 2 tygodnie minie, aż go zaakceptują. Aż ją zaakceptują, także czekajcie, wyczekujcie. Niedługo będzie do pobrania. Oczywiście także na konsolach, bo jest pod marką Blizzard. Trzymajcie się, cześć. Chociaż nie, w sumie nie. Jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz muszę wam przekazać, pokazać. Pracuję też nad update'em kibla. Zrobiłem tutaj takie chromowane zawiasy i klamkę. No i tyle z tych. I w sumie tyle. Ja pierdolę. Nie, dobra, nieważne. Niedługo też aktualizacja do kibla, także elo.